Cześć, zapraszam Was jak zwykle w niedzielę do kolejnego tłumaczenia zdań. Dzisiaj tłumacząc zdania będziemy wychodzić od czasownika sich ihren. Czasownika sich ihren, czasownika zwrotnego, który oznacza mylić się. No właśnie, w jakich zdaniach użyjemy sobie dzisiaj tego czasownika? Zobaczcie sami. Pierwsze nasze zdanie brzmi: jeśli się nie mylę, on pracuje jako nauczyciel. No właśnie, jeśli się nie mylę. Powiedzieliśmy już sobie, że mylić się to czasownik sich ihren. Jeśli, gdy to spójnik wenn, po którym czasownik znajduje się na końcu zdania. I drugą część zdania zaczynamy od czasownika. Jeśli, wenn, ja, czyli ich, się nie mylę. Teraz musimy powiedzieć to się. Tylko jak to się powiedzieć? Wiemy, że nasza forma wyjściowa zaimka zwrotnego się to zyś, ale pamiętamy, że zyś odmieniamy zawsze przez osoby. Czyli ich, myś, du, dyś, er, sie, es, zyś, wir, uns, ihr, euch, sie, zyś. Czyli tutaj będzie oczywiście myś, ponieważ mamy osobę ich. Wenn ich myś nie mylę, czyli nicht ihre. Czasownik ihren oczywiście odmieniamy przez osobę ich, dlatego jest ihre. Stawiamy przecinek i zaczynamy drugą część zdania znowu od czasownika. Ale tutaj widzimy, że czasownik będzie odmieniony przez osobę on, czyli arbeitet er jako als Lehrer. Wenn ich mich nicht irre, arbeitet er als Lehrer. Czyli jeśli się nie mylę, on pracuje jako nauczyciel. Kolejne nasze dzisiejsze zdanie brzmi: w tej kwestii mylisz się na pewno. W tej kwestii, jak powiedzieć w tej kwestii? Możemy powiedzieć in diesem Punkt i to będzie właśnie oznaczało w tej kwestii. In diesem Punkt. I to in diesem Punkt zajmuje miejsce pierwsze w naszym zdaniu, więc na miejscu drugim będzie oczywiście czasownik odpowiednio odmieniony, czyli ist, mylisz, du. I znowu mamy się, ale teraz to się to będzie oczywiście dyś, ponieważ mamy osobę du. In diesem Punkt ist du dyś na pewno, z całą pewnością, czyli bestimmt. Spójrzcie na to niemieckie zdanie. In diesem Punkt ist du dyś bestimmt. W tej kwestii mylisz się na pewno. No dobra, ale od czasownika sich ihren, czyli mylić się, pochodzi również przymiotnik. Przymiotnik błędny, czyli ihre. I to oznacza błędny, oszalały również, obłąkany, zwariowany, czyli to ihre, jak widzicie, możemy wykorzystać naprawdę w wielu kontekstach. I takim kontekstem będzie tak na dobrą sprawę takie stałe połączenie, takie całe zdanie, które ciężko gdzieś rozłożyć na części pierwsze, to zdanie zwariuję przez ciebie. No właśnie, i jeśli chodzi o to zdanie, no to po prostu musimy sobie zapamiętać, że tutaj nie możemy tego przetłumaczyć jakoś słowo w słowo, tylko powiemy, że ty robisz ze mnie, robisz mnie całkowicie zwariowanym. I tak będzie zdanie to brzmiało w języku niemieckim, jeżeli chcielibyśmy to zdanie tłumaczyć słowo w słowo. Dlatego już mówię, jak powiedzieć w języku niemieckim zwariuję przez ciebie. Powiemy du machst mich ganz irre. Du machst mich ganz irre oznacza właśnie zwariuję przez ciebie. I tutaj jak widzicie, to irre to nie jest czasownik. To jest przymiotnik. Wygląda no, tak jak czasownik sich ihren odmieniony przez pierwszą osobę liczby pojedynczej, ale to jest przymiotnik. I tutaj mamy to myśl, dlatego że ty doprowadzasz mnie, kogo co mnie, tak? Mnie robisz całkowicie zwariowanym i dlatego mamy tutaj myśl i stąd się znalazło, to nie pochodzi od czasownika sich ihren, tak? Tylko to jest
nasz zaimek osobowy odmieniony w bierniku, a to nie jest zaimek zwrotny się, więc to jeszcze taka różnica. To wszystko w naszym dzisiejszym tłumaczeniu zdań. Dajcie koniecznie znać, w jakich kontekstach najczęściej używacie czasownika zwrotnego sich, ihren. I do zobaczenia w kolejnym tłumaczeniu zdań już za tydzień.